Kopią, sadzą, deklarują, zwracają uwagę, czyli kampanijny pociąg rozpędza się coraz mocniej. Dziś w serwisie Silesia Flash stacje Katowice i Sosnowiec. To tu kandydaci w wyborach prezentowali swoje pomysły na kampanię i działania samorządu. A za trochę ponad dwa tygodnie przekonamy się, kto z tego pociągu wysiądzie w roli zwycięzcy. Paweł Jędrusik. Na dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi politycy biorą łopaty w dłoń i próbują zasypać wyrwę między oczekiwaniami a rzeczywistością. W tym konkretnym wypadku drzewa i krzewy zapobiegać mają hałasowi. Ponieważ budowa ekranów to są raz wysokie ekranów akustycznych, to są wysokie koszty i długotrwały proces budowlany, zaproponowałem, aby wzdłuż ulicy Chorzowskiej zbudować tak zwane zielone ekrany akustyczne. Na katowickim osiedlu Tysiąclecia pojawiło się właśnie 5 nowych roślin. To pęcherznica, która osiąga wysokość do 3 metrów. Projekt może nowatorski i może ekonomicznie uzasadniony, tyle że na jego rezultat trzeba będzie dłużej czekać niż na wyniki kwietniowych wyborów. Badania pokazują, że jeżeli ludzie widzą nawet zielone ściany, to psychologicznie, że tak powiem, się uspokajają. Ale oczywiście im gęstsza zieleń, im więcej tej zieleni, to tym lepiej pochłania hałas. Paradoksalnie najwięcej hałasu, ale tylko wokół siebie robią kandydaci na radnych, prześcigając się w pomysłach na to, by zostać zauważonym. Ci z Komitetu Przyszłości na przykład na nowo chcą uczyć samorządowej kindersztuby. Dobry obyczaj, który chcemy wprowadzić, polega na tym, że dzisiaj chcemy przed Państwem symbolicznie podpisać deklarację. Chcemy podpisać deklarację, która będzie mówiła o tym, że żaden z kandydatów Komitetu Katowice 2050, który w szóstej kadencji będzie miał możliwość reprezentowania swoich dzielnic, swojego okręgu w Radzie Miasta Katowice, nie będzie łączył mandatu radnego z zatrudnieniem w spółkach własności miasta Katowice. Ale spokojnie, przede wszystkim chodzi tu o wysokie stanowiska, czytaj te najlepiej płatne. Zależy nam na tym, aby radny w głosowaniach nie był uzależniony od prezydenta, czyli od swojego pracodawcy. Słynna sprawa Burowca, gdzie część radnych ugrupowania prezydenta nie chciała się nawet spotykać z mieszkańcami. Czy blokowały ich stanowiska pracy? Możemy domniemywać tylko, że tak. Z kolei młodzież z Zagłębia do wyborów idzie, a w zasadzie chce pojechać komunikacją miejską. Taką lepszą niż teraz i stąd ma sprecyzowane oczekiwania wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Zwrócenia uwagi, większej uwagi na lepszy transport publiczny, bo my tutaj jako młodzi ludzie z Sosnowca, z Zagłębia, z województwa śląskiego cenimy sobie wygodę i szybkość transportu publicznego, a niestety dostrzegamy wiele wad. Wśród nich, jak nie trudno się domyślić, największą są ceny biletów. Przede wszystkim ceny biletów są zatrważające i sam fakt, że w Warszawie, w stolicy są tańsze bilety na komunikację miejską niż tutaj w GZM-ie, no jest straszne, tym bardziej, że jest to miasto studentów, Katowice, Sosnowiec, wszystkie miasta ościenne mają być miejscami właśnie przyjaznymi dla studentów, dla młodych ludzi. Jedno trzeba przyznać, kampania wyborcza to prawdziwa kopalnia pomysłów i codzienna praca na odcinku wyborczym. Wydobywa ich coraz więcej.